Bazyliszek, syrenka, wars i sawa czy złota kaczka. Te legendy zna nie tylko każdy warszawiak, ale i większość Polaków. Przez lata, a nawet wieki, powstały różne ich wersje. Bywa to kłopotliwe w czasie wycieczek z grupami dzieci, bo czasem ciężko jest przekonać maluchy, że trochę inna historia ich ulubionych bohaterów to nie wymysł niezbyt mądrego przewodnika. A warianty legend znajdziemy naprawdę różne. Czasami syrenka wpada do tej samej historii co wars i sawa. Wspomniane bliźnięta, od których ma pochodzić nazwa stolicy, w niektórych wersjach stają się małżeństwem. Co dziwić może o tyle, że i wars i sawa, oba te słowiańskie imiona, to imiona męskie. Zostawmy jednak te najpopularniejsze historie. Dziś chcę opowiedzieć o dwóch mniej znanych, a bardzo ciekawych warszawskich legendach. Nazywam się Marcin Strachota, jestem przewodnikiem z Biura Skarby Warszawy i zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego podcastu. Czym w ogóle są legendy? Tutaj znów chciałem się odnieść do opinii najmłodszych, bo muszę przyznać, że dzieci dobrze wiedzą, że są to historie na tyle dawne, że ciężko dziś rozstrzygnąć, na ile są prawdą, a w jakim procencie to fikcja. Często zawierają morał lub wskazują nam, jak powinniśmy lub nie powinniśmy postępować. Są nasycone motywami fantastyki i cudowności, ale przy tym odnoszą się mniej lub bardziej do postaci rzeczywiście istniejących – królów, władców, polityków, rycerzy, świętych czy mędrców. Wygląd świata w nich przedstawionego nawiązuje również do czasów, o których opowiadają. Można więc stwierdzić, że te opowieści są dla dzieci pierwszymi lekcjami historii swojego miasta i kraju. Dla odbiorców starszych zaś to po prostu dobra zabawa i swego rodzaju powrót do przeszłości. Zapraszam zatem małych i dużych do posłuchania o tym, jakie dziwy przytrafiły się mieszkańcom Warszawy przed wiekami. Posłuchajcie o tym, jak Maćko Kwasiżur diabła Chmielorza ośmieszył. Miał swoich legendarnych bohaterów Kraków, miała i Warszawa. Z grodu Kraka wyszło wielu potężnych rycerzy, własnych wojowników miał też gród Syrenii. A najpotężniejszym z nich był niejaki Maćko Kwasiżur, który służył na dworze króla Władysława IV Wazy, monarchy, którego powinniśmy zapamiętać z powodu wielkiej miłości, jaką darzył własnego ojca. To przecież on rozkazał stworzyć kolumnę i pomnik dla Zygmunta III. Dziś to jeden z najważniejszych symboli Warszawy. Ale wracając do Kwasiżura, potężne to było chłopisko. Nie jeden wróg już na sam widok takiego mocarza uciekał, gdzie pieprz rośnie. I słusznie, okropną parę i krzepę miał nasz Maćko w rękach. W turniejach rycerskich, które dawniej dla uciechy władców i gawiedzi często organizowano, zawsze zdobywał największe laury, czy to w walce na miecze, czy szarżując na rywala konno z kopią pod pachą. Nie inaczej sprawa miała się na bitewnych polach. Przy każdej wojnie, potyczce czy tłumieniu buntu, to Kwasiżur wykazywał się najbardziej. Kładł trupem największą liczbę przeciwników, a nierzadko przechylał szale zwycięstwa na polską korzyść. Ale nie tylko ze względu na wielką moc i umiejętności do wojaczki był znany w całej Warszawie, Polsce, a może i Europie. W parze wraz z siłą mięśni szła siła umysłu i inteligencja. Z wielu tarapatów udało mu się wydostać dzięki bystrości i mądrości. Przez lata wiernej służby nazbierało się więc wiele opowieści i mrożących krew w żyłach historii, których Maćko Kwasiżur był uczestnikiem. Lubił się nimi dzielić, bo jeśli mielibyśmy gdzieś szukać wad u dzielnego wojaka, to nadmierne samochwalstwo zdecydowanie by się do nich zaliczało. Ale też z drugiej strony zdecydowanie było czym się chwalić. Chodził więc co wieczór do gospody pod Pieczoną Gęsią na róg ulicy Piwnej i Piekarskiej. Dziś w tym dawnym szynku jest jeden z wielu staromiejskich sklepów z pamiątkami. Zasiadał do stołu, zamawiał mięsiwo, wielgachny kufel piwa i zaczynał swą opowieść. Tak też było tego wieczora, kiedy to przyszło zmierzyć mu się z samym diabłem. Ale po kolei. Wokół Maćka, jak zawsze, zgromadził się wianuszek wielbicieli i wielbicielek jego historii. Byli flisacy, którzy dopiero co skończyli ciężką pracę nad rzecznym brzegiem, byli mistrzowie cechowi i ich pomocnicy, rynkowe przekupki, a nawet sam pan Pankracy z Źdźbło, wójt starej Warszawy. Wszyscy zgodnie wiwatowali po usłyszeniu kolejnej niezwykłej opowieści o dokonaniach naszego rycerza. Ciężko powiedzieć, czy bardziej zachęcony przez kompanów, czy przez wypite trunki, ale w pewnym momencie wśród ogólnych zachwytów Maćko stwierdził, że na tym świecie brakuje już dla niego przeciwnika i w zasadzie samego diabła by pokonał. Blady strach padł na wszystkich, bo to i w myślach niebezpiecznie jest na takie pomysły wpadać. I rzeczywiście, długo czekać nie trzeba było. Chwilę po tej odważnej zapowiedzi, w drzwiach karczmy, pojawił się najprawdziwszy diabeł. Cały czerwony, z kopytami i rogami, z gębą wysmarowaną sadzą. To diabeł Chmielosz. Jak samo imię wskazuje, wielki koneser piwa, który po karczmach i szynkach na zagubione duszy czyhał. Ponoć dziś w barach i nocnych lokalach szuka nieszczęśników, dla niepoznaki jednak postać swą zmieniając.
Zapytał więc Chmielosz, czy może się przesłyszał, ale odważny Maćko potwierdził. Samego diabła jest w stanie pokonać. Bestia tylko się zaśmiała. A więc zakład. A stawkę zakładu z wysłannikiem piekieł wszyscy znamy. Jest nią dusza. Rycerz zgodził się, a sam, w wypadku zwycięstwa, zażądał od diabła, że przygotuje dla niego gar złota i na 10 lat zostanie jego służącym. Diabeł przystał na to bez szemrania, bo w jaki sposób zwykły śmiertelnik miałby ulubieńca samego Lucypera pokonać. Był tak pewny siebie, że pozwolił wojakowi również na wybór tematu zakładu. I zaraz bardzo się zdziwił, a razem z nim wszyscy obecni w karczmie, bo Maćko po chwili zastanowienia wskazał na stojącą w kącie drewnianą ławę i rzekł: założę się z tobą, piekielna kreaturo, że nie będziesz w stanie samemu wstać z tej ławy. Ani chybi nasz rycerz zwariował, myśleli zebrani. Zupełnie za darmo chce diabłu duszę oddać. Jaki to przecież problem usiąść i samemu wstać? Diabeł klasnął w ręce. On również uważał, że dusza kwasiżura ma już w kieszeni. A tamten powtórzył tylko, że zakładają się o to, iż diabeł Chmielosz samemu nie wstanie z ławy. Potwierdzono więc treść zakładu. Obaj panowie usiedli i przejęty diabeł zapytał, czy to już, czy może wstawać. Maćko zgodził się, a bestia bez żadnego problemu wręcz wyskoczyła w powietrze. Chmielosz zaczął klaskać w ręce i się cieszyć. W końcu wygrał zakład. Ale zaraz podszedł do niego Maćko, który rzekł, nie tak prędko, założyliśmy się o to, że nie będziesz w stanie wstać samemu z tej ławy. W momencie, kiedy wyskoczyłeś do góry, wstałem i ja. Nie wstałeś więc samemu, bo zrobiliśmy to obaj. Zdziwił się diabeł, zdziwili wszyscy wokół i dopiero po chwili pojęli fortel Maćka Kwasiżura. Nie siłą, a sprytem wygrał on zakład. A diabeł, choć początkowo wściekł się niezwykle, swój honor miał. Przygotował więc garniec złota i na 10 lat udał się do Maćka na służbę. Po tym czasie nasz dzielny rycerz miał już nie dziesiątki, nie setki, a tysiące historii do opowiadania wieczorami w karczmach. Muszę powiedzieć, że sposób, w jaki Maćko Kwasiżur diabła Chmielosza ośmieszył, może zadziałać i dziś. Zachęcam do spróbowania w czasie kwarantanny na nieświadomym domowniku. Teraz jednak chciałem opowiedzieć o nadwiślańskiej biedzie Ignacie Wołowym. Cała rzecz miała miejsce w czasach, kiedy Polską rządził młodszy z synów Zygmunta III, Jan Kazimierz. Dlatego władcy pracował jeden z bohaterów tej legendy, Bartosz Orzeszko. Był rzeźnikiem, a że dwór królewski duży, sam monarcha też dobrze zjeść lubił, to Bartosz szybko stał się człowiekiem majętnym. Na tyle, by mógł pozwolić sobie na wybudowanie własnej kamienicy przy ulicy Krzywe Koło. Przy tym Krzywym Kole, przy którym przed wiekami mieszkała bestia Bazyliszek. W tym czasie wszyscy już jednak o potworze zapomnieli. I słusznie, inny dziwny stwór gra pierwsze skrzypce w tej opowieści. Bartosz miał brata Walerego. Bliźniacy byli podobni jak dwie krople wody, ale to jedyne, co ich łączyło. Walerek był zupełnym przeciwieństwem Bartosza. Nie wiodło mu się w życiu tak dobrze. Jako piaskarz zarabiał niewielkie pieniądze i przez cały czas prześladował go pech. A to jego łajba rozbiła się o nadbrzeżne skały, a to zbójcy ukradli sakiewkę, w której trzymał oszczędności. Nie tylko nie mógł pomyśleć o własnej kamienicy, ale i o małej izdebce, w której mógłby kątem zamieszkać. Mieszkał więc w drewnianej ruderze nad Wisłą, poza murami starej Warszawy. Pewnego dnia płynął z powrotem do domu niezwykle zadowolony. Udało mu się sprzedać wyjątkowo dużo piasku. Zarobił naprawdę godne pieniądze. Ale szczęście nie trwało oczywiście długo. Walery nie zauważył wiślanego wiru, w który wpadła krypa i zaraz zatonęła. Zatonąłby i on, gdyby nie pływał niczym rzeczna ryba. Cóż z tego, skoro wraz z łodzią przepadły i jego ciężko zarobione pieniądze. Usiadł na piasku i zapłakał. Po chwili usłyszał głos, który znikąd rzekł, iż pech zawsze z biedą chodzi w parze. I rzeczywiście, za chwilę na jego ramieniu, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawiła się bieda. Stworek wyglądający niczym mały głód z pewnej reklamy. Bieda przyznała nie bez dumy, że ten dotychczasowy pech Walerego to głównie dzięki niej i że teraz już jawnie będzie nieszczęśnikowi towarzyszyła. Tak też się stało. Walery Orzeszko 2 tygodnie siedział w domu głodny, aż w końcu usłyszał, że jego brat Bartosz się żeni. Wiedział, że bliźniak go nie znosi, uważa za nieudacznika i czarną owcę w rodzinie, ale pomyślał, że w takim dniu nie poskąpi choć resztek z pańskiego stołu. Udał się więc do kamienicy na Krzywym Kole, gdzie odbywało się weselisko. Udała się też razem z nim i bieda, wierny towarzysz niedoli. Gdy tylko bogaty rzeźnik dowiedział się, że pod jego domem czekał ubogi brat, zakazał go wpuszczać.
Po chwili jednak pomyślał, że i ta zakała powinna skorzystać z jego szczęścia. Wielkopańskim gestem wyrzucił przez okno potężny wołowy gnat. I choć był niemal cały pozbawiony mięsa, Walery ucieszył się i tak. Wszak nie miał nic w ustach od 2 tygodni. Pochłonął szybko ochłapę i przypomniał sobie o obiedzie, jego niestrudzonym towarzyszu niedoli. Postanowił się zatem podzielić kością. Była w niej mała dziurka, przez którą bieda wskoczyła do środka i zaczęła pałaszować znajdujący się tam szpik. Mlaskanie i zachwyty były słyszalne i na zewnątrz. W pewnej chwili Walerek wpadł na śmiały plan. A gdyby tak zatkać drewnianym kołkiem otwór w kości, a gdyby tak zamknąć biedę w środku, może wtedy mógłby się jej pozbyć. Jak pomyślał, tak zrobił. Bieda zaczęła aż piszczeć i błagać, by ją uwolniono. Nic z tego jednak. Nasz piaskarz pobiegł na rynek Nowego Miasta i tam wrzucił do nieużywanej studni kość i uwięzionego w niej stwora. Wrócił do domu i szybko okazało się, że zawód piaskarza nie jest taki zły. Zaczął żyć godnie i zarabiać coraz lepsze pieniądze. O wszystkim dowiedział się podły Bartosz, z którego wzięła straszna zazdrość. No bo jak to tak? Ten nieudacznik będzie zaraz tak bogaty jak on, królewski rzeźnik? Niedoczekanie. Pobiegł do studni, sobie tylko znanym sposobem wyłowił wołowy gnat i popędził do domu brata. Już nie drewnianej ubogiej chatki, a świeżo wybudowanej ceglanej willi. Plan był prosty. Po odkorkowaniu kości Bartosz wrzuci ją wraz z zawartością do Walerkowego domu. Pośpieszył się jednak i bieda odzyskała wolność zbyt wcześnie. Spojrzała na swojego wybawcę i rzuciła mu się w ramiona. Zaczęła Bartoszowi dziękować i obiecywać, że już go nigdy nie opuści. Z wdzięczności zostanie z nim na zawsze. I tak się stało. Rzeźnik stracił swoją pracę, kamienicę i piękną żonę. I chociaż Walery starał się pomagać bratu, to bieda pilnowała, żeby wszystkie pieniądze przelatywały Bartoszowi niczym woda przez palce. Dziś nikt nie pamięta już historii o braciach Orzeszkach, ale do naszych czasów przetrwało powiedzenie o tym, że bieda aż piszcze. Dziękuję za wysłuchanie tych zapomnianych historii. Zachęcam do komentowania. Jeżeli wyrażą Państwo taką chęć, być może stworzę drugi cykl podcastów, który byłby poświęcony innym warszawskim legendom. Teraz życzę wszystkim zdrowia. Do usłyszenia w przyszłą środę i do zobaczenia na wspólnych spacerach po Warszawie. Oby jak najszybciej.